drogie kandydatki na boginie, drogie kandydatki na księżniczki, drogie kandydatki na kobiety. Istnieje taki pogląd od wielu, wielu setek lat, a może nawet tysięcy, że facet chce tylko jednego. I chcę wam powiedzieć, że to jest święta prawda. Facet chce tylko jednego. Facet to jest takie proste stworzenie, które chce tylko jednego, chce się dobrze czuć. Facet chce się tylko dobrze czuć i żeby to dobrze czuć osiągnąć, żeby osiągnąć to dobre samopoczucie, bo taki facet jest gotów zrobić bardzo wiele rzeczy, żeby się dobrze czuć. I teraz, taki facet, który chce tylko jednego, czyli tylko się dobrze czuć, to zazwyczaj taki facet dobrze się czuje, kiedy na przykład napije się piwa. Jak się napije piwa albo jakiegoś innego płynu wysokoprocentowego, na przykład to facet się od razu dobrze czuje. I o tym właśnie marzy facet. O tym marzy każdy facet. Są również tacy, którym marzą o tym, żeby się dobrze czuć i to dobrze czuć może być spowodowane w jakiś inny sposób, trochę bardziej niezwykły. Na przykład facet się może dobrze czuć pod wpływem udanego seksu. I oto oczywiście faceci są podejrzewani, że również się dobrze czują pod wpływem udanego seksu. Natomiast chcę wam zdradzić, drogie panie, że bywają również faceci, którzy chcą się czuć również dobrze i czują się dobrze na przykład wtedy, kiedy się opiekują kobietą. Może to jest mało prawdopodobne, ale każdy facet może się wyśmienicie czuć, gdy się opiekuje kobietą. Do tego facet jest również stworzony przez naturę, żeby się opiekować kobietą, ale facet jest gotów się opiekować kobietą tylko wtedy, kiedy się dobrze czuje. To znaczy, kobieta może spowodować, że facet się dobrze czuje przy niej i wtedy on marzy o tym, żeby się nią zaopiekować. Drogie panie, i dlatego informuję was, każdy facet marzy tylko o jednym, żeby się dobrze czuć. Natomiast od was zależy, w jakiej sytuacji on będzie się dobrze czuł i jak długo będzie się czuł dobrze z wami, drogie panie. Może tak być, że facet może się dobrze czuć z wami latami.